Cześć kochani, dzień dobry. Nie wiem, czy to dobry dzień na nagrywanie vloga, ale tak sobie zaplanowałam wczoraj i stwierdziłam, że łapię byka za rogi. Wyjdzie coś z tego, to publikuję, nie wyjdzie, to trudno, dogram jutro, nie wiem jeszcze jak. Dlaczego w ogóle wczoraj z taką werwą mówię, właśnie a propos zaraz do tego, z taką werwą wczoraj wieczorem kładłam się do łóżka z myślą właśnie, że dzisiaj powloguję, przyszła do mnie paczka Sinsy, którą chciałam wam pokazać. Stosuję nowy krem już trochę, chciałabym Wam go polecić. Pomyślałam, że może tak po prostu spędzicie ze mną czas, zrobimy razem kotlety rybne dzisiaj na obiad. Wczoraj miałam jakieś wrzucić przebitkę, piekłam wczoraj, słuchajcie, pączki. Bardzo fajny przepis, zostawię Wam w opisie, znalazłam gdzieś w necie. Tylko, że ja robiłam z połowy składników, bo chciałam, żeby wyszło ich tak 7-8, nie więcej, bo według przepisu powinno być 16. No ja stwierdziłam, że tak naprawdę zawsze podaję zawyżoną ilość, tak mi się wydaje przynajmniej, że wyszłoby z tego przepisu 14, no i u mnie faktycznie wyszło 7. Zrobiłam dwa z marmoladą dla mojego męża, z różaną, bo jeszcze miałam, natomiast czy z różą się mówi, to nie z marmoladą różaną, tylko z różą. Miałam w słoiczkach różę zrobioną przez moją teściową, więc mąż właśnie miał z różą. I 5 zrobiłam z gorzką czekoladą, czyli po 2 kosteczki gorzkiej czekolady zawijałam tego pączka i wyszło super. Takie pieczone właśnie, no dla mnie bardziej to bułeczki drożdżowe, no ale coś na kształt pączka mieliśmy. Poza tym, że dzieci dostały w szkole, bo i Ignacy i Lucja, ale nic nie nagrałam. Powiem Wam, że od poniedziałku do czwartku miałam takie urwanie głowy i dzisiaj też się to szykuje. Dlatego nie wiem, czy to dobry plan nagrywać, no ale dobra. Zawsze coś tam na pewno dzisiaj mi się uda pozbierać jakiegoś materiału, bo jestem no, spokojnie po 5 godzin w pracy codziennie i to takie rwane godziny, na przykład 3 rano i 2 wieczorem. No i dzisiaj aktualnie jest bardzo wczesna godzina poranna, no może już nie taka bardzo, ale jednak. Zaprowadziłam dzieci na autobus i przyszłam właśnie tutaj się z Wami przywitać, bo no może zaraz wyjeżdża, a ja otwieram sklep, więc uciekam do pracy. Jak długo w niej będę, to nie wiem, 3-4 godziny na pewno. Więc później dopiero do Was przyjdę, już wyciągnęłam rybę, żeby się rozmrażała, a mam dorsz atlantycki. I jak się tak ładnie rozmrozi, słuchajcie, to ja go po prostu przez maszynkę przepuszczam, bardzo prosty przepis. Dodaję taką porządną łychę koperku, sól, pieprz, troszkę bułki, troszkę namaczacie bułki w mleku, można dodać całą kajzerkę czy całą małą bułeczkę, ale ja aż tyle nie potrzebuję, ja zawsze dodaję tylko troszkę tej bułki, jedno jajo, wszystko mieszacie właśnie tak jak mówię z solą i pieprzem. Potem obtaczamy tak naprawdę w bułce tartej i smażymy, natomiast ja obtaczam w mące kukurydzianej i smażę, więc u nas dzisiaj będą takie kotlety smażone, natomiast frytki robię, kroję ziemniaki tak grubo, zostawiłam właśnie już ziemniaki, przygotowałam, a ryba się rozmraża. Ziemniaki po prostu umyłam, obrałam, pokroiłam na takie grubsze kawały, zalałam oliwą z oliwek i posypałam ulubionymi przyprawami i to sobie tak postoi trochę, a potem wrzucę do piekarnika przed tym, jak dzieci będą miały wracać i do tego surówka z kiszonej kapusty, taka też prosta. Kiszona kapusta, cebulka, troszkę jabłka, troszkę marchewki, sól, pieprz, ot i tyle, i troszkę oliwy z oliwek. Więc taki dzisiaj serwuję obiad, akurat piątek wyszedł, rybny i to Łucja na pewno też rybę będzie miała w przedszkolu, bo ona je posiłki w przedszkolu, jak wiecie. No i co jeszcze Wam chciałam powiedzieć, a zaumienie z Sinsej przyszło, bo wiecie, że teraz ścianę pomalowałam na granatowo, jestem jeszcze w trakcie tak naprawdę zmian malutkich, zamówiłam takie ładne zasłony granatowo-niebieskie w kwiaty, no i zależało mi na granatowych poszewkach na poduszki, pozamawiałam z Allegro, ale to co przyszło to naprawdę pierwszy raz byłam tak mega zawiedziona zamówieniem i zastanawiałam się, czy zostawić to zamówienie, czy odesłać i odesłałam. No i nie miałam dalej żadnych poszewek na poduszki, a takie ładne były teraz w Sinsay, że postanowiłam zamówić, no i właśnie to zamówienie przyszło, a tam jeszcze dodatkowo jakieś koszulki dla Łucji, koszulkę dla siebie, więc później Wam pokażę, ale to tak jak mówię, jak już z pracy wrócę. No a na ten moment obudziłam się rano, dlaczego mówię, w ogóle byłam taka niepewna, czy nagrywać, z chyba wszystkimi możliwymi objawami przeziębienia, jakie mogą być. Już mnie wieczorem bolał brzuch. A mnie jak tak muli brzuch i tak zaczyna boleć, to już świadczy o tym, że jakieś przeziębienie się zbliża. Identycznie ma mój Ignacy. Mój mąż ma za to takie, on mówi takie łaskotanie tutaj w przełyku. To nie jest drapanie, tylko takie łaskotanie, już wie, że się coś zaczyna. To u mnie właśnie jest tak, że brzuch. I rano się obudziłam z zapaleniem pęcherza po pierwsze. Ja mam do tego predyspozycję bardzo często. Z takimi bólami stawów w palcach, u rąk i u stóp. Stopy mam po prostu, nie mogłam z łóżka wstać, słuchajcie. To akurat pierwszy raz w życiu mam, jakbym reumatyzm miała.
Byłam z dziećmi na przystanku, niosłam parasolkę, mimo że trzymałam w rękawiczce, czułam, że z bólu mi po prostu palce powykręca. Co chwilę musiałam zmieniać rękę, w której trzymałam parasolkę, więc niefajny objaw. Nie objaw i boli mnie tak właśnie brzuch. Mam zapalenie pęcherza i dodatkowo te właśnie palce u rąk i stopy. O, masakra. Czuję po prostu, że coś mnie bierze i to nawet chyba widać mimo full make-up, bo dzisiaj się cała pomalowałam, to po prostu jestem taka. A nie dziwię się, że coś mnie bierze, bo u nas wszyscy byli zdrowi. Jeszcze wczoraj, słuchajcie, wczoraj siostra do mnie się pytała, czy jesteśmy zdrowi, bo ona dopiero przyszła jakieś tam bóle zatok, a teraz właśnie jej synek się rozchorował i że w ogóle ją najrzadziej cokolwiek łapie, jak już coś łapie, to już porządnie. No ja jej mówiłam, że u nas wszyscy super, oprócz męża, bo męża tak rozkładało przeziębienie i po prostu jest taki, wiecie, tak jak ja to mówię, niewyraźny. No, ale jednak nas też nie ominęło, znaczy nas. Mówię nas, bo to tak już jest. Mnie zaczyna coś brać, zaraz idę właśnie jakieś leki wziąć. Na razie wypiłam tylko herbatkę z sokiem malinowym, dodałam sobie trochę też soku z pigwy. Łyknęłam tą moje Omega Med Plus D, czy co to jest? ADEK. A, D, K, tak, takie witaminy. No codziennie łykam i na razie to tyle, ale chyba bez tabletki przeciwbólowej jakiejś się nie obędzie, bo wszystko mnie boli, więc może po prostu zwykła tabletka przeciwbólowa pomoże. Dobra, idę brać leki, wypić jeszcze kawę z mężem, uciekam do pracy, a my widzimy się później. Choćbym miała przegadać ten film, to nagramy go dzisiaj, tak. Skoro się wzięłam, to i go dokończę. Standardowo, jak to w moim życiu, godziny pracy się zmieniły, więc jeszcze jestem w domu, postanowiłam zrobić dodatkowo surówkę, poza tą z kiszonej kapusty. Taką, mimo że nie znacie, więc taką, więc może podzielę się z Wami przepisem. Cukinie tniecie, ja w sumie nie mam żadnego urządzenia lepszego, więc wszystko taką obieraczką robiłam. To jest cukinia, a pod spodem mamy marchew, więc marchew i cukinia, proporcje jakie chcecie, ja żadnych proporcji nie patrzę na to. Ale pokażę Wam właśnie, jak będę robiła sos, bo to jest najważniejsze. I to jest surowa marchewka i surowa cukinia, tak właśnie jest pokrojone. Tu mam słoiczek, bo to najlepsze miejsce do mieszania sosu. I teraz powiem Wam, co daję. Oliwa z oliwek. Moja prosto z Grecji przyjechała. Na oko trochę. Dobra, potem mamy ocet malinowy. Możecie dodać oczywiście jabłkowy, czy jakikolwiek tam inny chcecie. Tutaj dodaję na oko łyżeczkę. Potem daję imbir. Aktualnie mam różowy, ale możecie dodać też jaki chcecie. I może nie, tutaj też łychą dogrzebie, ile się weźmie, tyle się weźmie, zaraz, może trochę przesadziłam z ilością, dobra, poczekajcie, strasznie duże plastry, wiecie co ja zrobię, poczekajcie chwilkę, dobra, wróciłam, słuchajcie, ja sobie imbir, wezmę taką łychę imbiru, wrzucę na deskę i sobie go trochę poszatkuję, bo on ma zdecydowanie za duże kawałki, w sensie jak do sosu, do sushi spoko, ale do sosu to są zdecydowanie za duże, więc sobie tutaj go poszatkuję na mniejsze kawałeczki. Okej. O, mamy, mamy. Teraz do tego słoiczka siup. Siup i siup. Dobra, mamy tak. Mamy miód. U mnie co prawda resztka tego miodu, no ale miód. Pół łyżeczki, tylko żeby odrobinkę słodkości dodać. Dobra. Mamy miód. Mamy sos sojowy. A nie, nie ma zakrętki. Ma zakrętkę. Zakrętka mi utknęła pod spodem, więc sos sojowy też na oko. Dosyć więcej. No i teraz pyk. Zamykamy słoiczek. A, jeszcze jedna przyprawa. Zapomniałam, ale to za chwilę. Zamykam słoiczek. I robimy sosik. Mieszu, mieszu i sos zaraz będzie gotowy. Dobra, idę po chili. A dokładnie, bo ten pieprz właśnie dosypujemy też na oko. Dobra, i gotowym sosem. Po
polewamy naszą surówkę i mieszamy i odstawiamy. Ok, tak się prezentuje surówka, ona musi troszkę postać, ale ja jeszcze ją posypię, słuchajcie, sezamem. Co prawda mam tylko czarny w domu, ale to bez różnicy, bardziej zrobimy bardziej azjatycko, więc trochę sezamu. Tak się prezentuje. Muszę już spróbować. Kocham to połączenie. Miam. Pyszna, a będzie jeszcze lepsza, jak trochę postoi w lodówce. Tak się prezentuje, a do tego jeszcze będzie super pasował szczypiorek, ale nie mam, więc u mnie dzisiaj bez szczypiorka będę jadła z moimi kotletami rybnymi. Kto będzie miał ochotę, zje razem ze mną, nie będzie miał ochotę, będzie jadł kapustę kiszoną. Ciekawe, czy dotrwa do obiadu. Słodkie, ostre, słone. Połączenie genialne. Dobra, chowam, bo zjem całe. Okej, stwierdziłam, że zamiast mielić, właśnie wrzucam do sita. Słuchajcie, kroję taką zamrożone jeszcze filety, kroję w bardzo cienką kosteczkę. I sobie będą tak odciekały, potem je mocno po prostu wycisnę i będzie gotowe. Nie będę mielić przy użyciu maszynki, bo szkoda mi czasu na mycie później tej maszynki. Dobra, jestem u córki z moim zamówieniem, które tak naprawdę wcale nie jest takie wielkie, ale widać, że objętościowo zajęło troszkę, bo karton jest duży. Tak jak mówiłam Wam, poza granatową ścianą w salonie chciałabym wprowadzić więcej odcieni niebieskiego oraz odrobinę żółci, tak już bardziej Wielkanocy, no tak wiosnę po prostu taką zrobić trochę. Stąd też taki wybór poszewek, już Wam pokażę. Za światło od razu wybaczcie, tutaj się świeci górne oświetlenie, ale no nie nagrywam od okna, bo na biurku mi łatwiej byłoby Was postawić. To wyrzucam śmieci. Jednej rzeczy tylko nie mogę Wam pokazać, czekajcie, od razu ją odłożę. Dlatego, że to dodatek do prezentu dla mojej siostry, która już niedługo ma urodziny. Dobra, to może zacznijmy od koszulek, bo pierwsza są jakieś mega niedrogie koszulki. Dwie dla Łucji wzięłam. Dwupak taki, jedna błękitna, a druga ta urocza, o ta. Cała w serduszka i ta akurat w serduszka, w motylki i ta jest wykończona falbanką, więc taki dwupak, rozmiar to 116, jakieś takie duże jak na 116, ale dobra. Dla siebie wzięłam koszulkę, rzadko kupuję cokolwiek z Sinsay dla siebie, ale stwierdziłam, dobra. MK, ona kosztowała jakieś 24-3 zł, to mi się spodobało. Widzicie, jakie piękne zdobienia? Takie srebrno-perełkowe i to wszyte jest, co jest super. No i takie jety. O, taki po prostu, taka koszulka. Będzie fajnie wyglądała do wszystkiego, taka prosta. No i to wszystko, jeżeli chodzi o nas, a teraz dom. No to te poszewki już widzę, że są przecudne i je zamówiłam, słuchajcie, 3, ale cudne, ale grube. Patrzcie na to. Tak się prezentują. Dobra, może jedną rozetnę, żeby pokazać Wam w całości. Ale solidne, jak ona jest gruba, słuchajcie. Wow, taki ma wzór, taki granat niebieski, wszystko jest beżowo i jeszcze jest żółty dodatkowo. Z tej strony wygląda tak, ale jest ciężka, naprawdę ciężka. I takie zamówiłam 3. Dobra, wyrzucę na ziemię. I dodatkowo dwie takie delikatne, w odcieniu błękitu bym powiedziała. Już jedną otworzę. 3 takie i 2 takie. Akurat na 5 poduszek. No wyłaź. Zaczepia ten wieszak. No one są tutaj na wieszaczku i mają takie fajne frędzle. Nie będę jej już odpinać. Ona jest taka, jak widzicie, taki tłuczony wzór ma i właśnie te frędzle na końcach, które muszę jeszcze rozpracować, żeby były bardziej frędzelkowate. No więc takie podusze będą fajnie się komponować razem, uważam. No więc robimy salon trochę bardziej wiosenny, jak będzie całość gotowa, to oczywiście pochwalę Wam się efektami.
A w tej chwili, słuchajcie, zabieram Was jeszcze do łazienki. Pokażę Wam ten krem, który kupiłam z polecenia mojej kosmetyczki po zabiegach tymi kwasami. Na kolejny jestem umówiona 22 lutego, ale zastanawiam się, czy nie przenieść tego zabiegu. Jeszcze zadzwonię się, dopytam, bo już teraz wiem, czego nie wiedziałam, że po zabiegach z kwasami nie powinno się wchodzić do basenu i unikać chloru, ogólnie jakichś podrażniających rzeczy. Więc ja ogólnie pilnuję się tego i po pierwszych kwasach stosowałam tylko krem nawilżający oraz filtry wysokie, a potem po około 7-10 dniach zaczęłam stosować ten krem, który sobie u nich kupiłam. Swoją drogą nie tani krem, dlatego że dam za niego 170 zł za 50 ml, ale powiem Wam, że od tej pory co wieczór go nakładam i jest fenomenalny. Twarz tak lekko szczypie po nim, ale no super działa. Na razie jestem na wielkie wow, więc zaraz Wam go pokażę. I powiem Wam, że umówiona jestem na 22, tak policzyłam, że będzie idealnie, żebym do wakacji 4 zrobiła razy te kwasy. Ale zastanawiam się, czy nie przesunąć, dlatego że w walentynkowym prezencie dla męża mam kopertę z spakowanym, po prostu spakowanymi danymi o tym, że wykupiłam nam weekend w górach, no w naszym wiadomo hotelu, żeby się pobyczyć troszeczkę. I to nawet nie tak weekend, tylko z jednym noclegiem. I sobie pomyślałam, że moglibyśmy, no my musimy z jednym noclegiem, bo tylko niedzielę mamy wolne, żebyśmy mogli w niedzielę rano wyjechać i pójść powędrować po górach. Potem pójść zjeść coś dobrego do hotelu, jacuzzi, baseny, solanki, całkowity relaks, pyszna kolacja, jakieś winko. Rano zjeść śniadanie, wrócić i normalnie otworzyć, wrócić do pracy po prostu. No i tak pomyślałam i tak zrobiłam. Była świetna cena na booking, więc zarezerwowałam pobyt. No ale teraz liczę, że jak 22 zrobię zabieg, to wątpię, że 25 będę mogła się moczyć. No i nie wiem, czy nie przesunąć na przykład na poniedziałek, kiedy byśmy wrócili. Mąż jeszcze nie wie o tej niespodziance, no bo tak jak mówię, też mój prezent walentynkowy. Pomyślałam sobie, że tylko jakieś czekoladki fajne dokupię, jak do Zgorzelca do środy uda mi się pojechać do miasta do walentynek, no to będę mieć full prezent. No ale dobra, więc zastanawiam się jeszcze właśnie, czy tego zabiegu nie przełożyć, no ale tak czy srak, krem kupiłam, działa super, zaraz Wam go pokażę, idziemy do łazienki, bo pozbieram ten majdan. Okej, okay, a to jest właśnie ten krem, ja kupiłam 50 ml, nawet setki nie mieli, ale i tak bym kasy wtedy nie miała, żeby setkę kupić, a zresztą lepiej uważam brać mniejszą pojemność, żeby się przekonać, czy krem jest warty uwagi i jest cudowny, jest naprawdę cudowny. Wiecie, że ja tylko z Basic Lab teraz kosmetyki stosuję, więc to jest moje takie odstępstwo, ale jest no przegenialne. A zobaczcie, jak ładnie wygląda w środku. A mianowicie tak, ma taką błyszczącą zakrętkę i jest szklany słoiczek, bardzo fajny. I naprawdę niewielka ilość potrzebna, żeby rozsmarować na całej twarzy. No więc teraz na noc właśnie ten krem. Hej kochani, bardzo nietypowo, bo nie przychodzę się z Wami żegnać tego samego dnia, a nawet nie przychodzę się żegnać następnego dnia. A mianowicie odzywam się dopiero po weekendzie. Ja jestem, słuchajcie, po badaniach, mega źle się czułam przez weekend, bardzo. Do tej pory nie jest całkiem dobrze. Zrobiłam badania. Byłam u lekarza po prostu, dostałam skierowanie na masę badań, które teraz w tym tygodniu będę wykonywała. I dlatego się też nie odezwałam, stan zdrowia mi po prostu nie pozwolił, nie miałam siły, energii, zero po prostu chęci na nagrywanie, więc teraz się z Wami żegnam. A o więcej o tym, co mi było, co mi ogólnie dolega i co się działo przez weekend, opowiem w osobnym filmie. A za dzisiaj serdecznie Wam dziękuję za dzisiaj, za ten film, który oglądacie. Serdecznie Wam dziękuję i do zobaczenia już w kolejnym. Pa!